Znajdujemy się przed pomnikiem czynu Legionów Polskich marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu. Z tego miasta trzech jego synów, Michał Brzęk-Osiński, Edmund Heldut-Tarnasiewicz i Stefan Wolski, zaciągnęli się do będącej symbolem walk o niepodległą Polskę pierwszej kompanii kadrowej. Spośród wielu znanych Radomian, którzy byli w Legionach marszałka Józefa Piłsudskiego, mało znaną postacią jest Stefan Wolski, pseudonim Bolesław. Radomianin, urodzony tu w 1895 roku. Tu skończył szkołę powszechną, następnie szkołę średnią. W szkole średniej udzielał się w organizacjach patriotycznych młodzieżowych. Między innymi należał do Związku Strzeleckiego. Następnie studiował w Belgii, w Liège. Na wieść o wybuchu I wojny światowej w 1914 roku powrócił z Belgii i znalazł się w Krakowie. W oleandrach krakowskich zaciągnął się do pierwszego pułku Legionów pod dowództwem Władysława Beliny Prażmowskiego. Stąd wyruszył na szlak bojowy brygady, Legionów brygady. Bił się m.in. pod Łowczówkiem, gdzie został ranny i gdy rany leczył w Nowym Targu. Po kryzysie przysięgowym w 1916 roku znalazł się wraz z innymi legionistami internowany w Szczypiornie. Po odzyskaniu niepodległości oczywiście został zwolniony. W 1920 roku na wieść o zbliżającej się do Warszawy nawale bolszewickiej zaciągnął się do armii polskiej w wojnie z bolszewikami. Po zakończeniu wojny wpadł w wir pracy samorządowej. Między innymi zajmował się starostowaniem w Sokółce na Podlasiu. Stefan Wolski w trakcie pracy samorządowej jako starosta na Kresach w okolicach Stanisławowa w Kałuszu i w Nadwórnej w tej drugiej miejscowości wybudował szkołę. Tak pracował do 1939 roku. Dalsze jego losy nie są tak znane. Najprawdopodobniej po 17 września 1939 roku, kiedy Lwów i Kresy Wschodnie zostały zajęte przez Sowietów, najprawdopodobniej został aresztowany, a następnie zamordowany przez NKWD, bądź też wywieziony na Syberię, gdzie zmarł. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Stefan Wolski, Bolesław. Pierwszy dzień na wojnie. Około godziny 4 nad ranem
w dniu 6 sierpnia 1914 roku pobudka postawiła na nogi naszą niefrasobliwą gromadę, nazwaną przed 2 dniami przez komendanta głównego pierwszą kompanią kadrową Wojska Polskiego. Po krótkich ceregielach natury porządkowo-gospodarczej, zbiórka kompanii w pełnym rynsztunku. Jestem w plutonie pierwszym obywatela Herwina, w sekcji obywatela Kordiana na Piórkowskiego. Obok mnie koledzy z różnymi pseudonimami, z których zapamiętać zdołałem Włada, Wieniawę, Szulca, Magockiego, Pawełka, Kruka. U wszystkich nas góruje jedna myśl. Czy dziś idziemy już do królestwa? Czy nie będzie to znów próbny alarm, jak dnia poprzedniego, kiedy kompania nasza również o świcie poderwana, musiała wyładować swój zapał, a przynajmniej jego porcję dzienną, na błoniach krakowskich, w ćwiczeniach, wprawdzie taktycznych, ale na dystans od nieprzyjaciela stanowczo za duży. Za chwilę raport, potem kompania wyrusza z Oleandrów. Odprowadza nas paczka kolegów z oddziałów, pozostających czasowo w obozie strzeleckim, wśród których widać kilku z 7 Beliny, wsławionej już wypadem na Jędrzejów. Ale to jeszcze nie daje nam pewności. Wczoraj tak samo się zaczęło, a skończyło się na powrocie na kwatery. Idziemy dalej. Kierunek zaczyna poprawiać nasze szanse. Słyszymy okrzyki wśród odprowadzających nas kolegów. Winszuję, do widzenia. Z radosną powagą kroczymy teraz, patrząc dumnie na tych, którzy dzisiaj są tylko widzami rozpoczynającej się akcji. Po przejściu przedmieść Krakowa wychodzimy na szosę prowadzącą do Michałowic, znanych dla wielu z nas z przechodzenia granicy na zielono. Michałowice w tym momencie dla naszych marzeń były Rubikonem w marszu na Warszawę. Czy i co śpiewaliśmy wtedy, dokładnie nie pamiętam, ale z pewnością śpiewaliśmy stare strzeleckie piosenki. A możliwe, że już wtedy rodziła się w głowach jej twórców nasza pieśń bojowa. Raduje się serce, raduje się dusza, że pierwsza kadrowa na Moskala rusza. Po kilku kilometrach za miastem obywatel komendant kompanii zarządza krótki odpoczynek. Siadamy na ziemi wzdłuż drogi przebiegającej wieś. Zaczynamy teraz odczuwać objawy braku należytego przyzwyczajenia do obcowania bezpośredniego z takimi przedmiotami jak buty z gwoździami, onuczki, tornister i łopatka. O karabinie nie mówię, bo tego nie wolno krytykować. Mnie z lekka denerwują własne nogi, których nie mogłem od razu oswoić z przepisowymi onucami. Za chwilę do nas siedzących nad rowem, z którejś z chat, wychodzi orszak złożony z 3 kobiet wiejskich, niosących dzieżki z mlekiem oraz z 2 strzelców obładowanych bochenkami chleba razowego. W tym momencie zjawia się na widowni postać, później tak popularna w legionach, obywatela Litwinowicza, który własnoręcznie dzieli i rozdaje wśród strzelców kromki chleba oraz pilnuje, aby każdy dostał po garnuszku mleka. Ten pierwszy nasz posiłek w polu został hojnie opłacony gosposiom, jak fama głosiła z własnych 200 koron obywatela Litwinowicza, zabranych z sobą z cywila. W tym miejscu przepraszam obywatela generała za niedyskretne ujawnienie pierwszych momentów kariery późniejszego szefa intendentury milionowej Armii Polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. Maszerujemy do Michałowic. Po przekroczeniu granicy byłego zaboru rosyjskiego następuje krótka ceremonia polowa. Komendant kompanii, obywatel Zbigniew, zatrzymuje nas. Tworzy dwuszereg. Komenderuje: prezentuj broń. I mówi do nas porywająco:
że jesteśmy pierwszym oddziałem Wojska Polskiego, które po przerwie od roku 1863 zjawia się znów na polach, gdzie walczyli nasi dziadowie, i że w imieniu naszego oddziału wita te pola. Niezapomniane chwile dla uczestników. Nastrój podniosły i tchnący wiarą w przyszłość. Następnie obywatel kompanijny wydaje rozkaz ładowania broni i posuwania się marszem ubezpieczonym, jako że jesteśmy już na terenie wojennym. Pierwszemu plutonowi przypada zaszczyt pierwszej służby w straży przedniej. Komendant plutonu, obywatel Herwin, swym metalicznie dźwięcznym głosem wydaje komendy dla plutonu, wysyła szpice i ubezpieczenia boczne. Ja wraz z którymś z kolegów znalazłem się na skrzydle prawem ubezpieczenia i mam patrolować teren równolegle do posuwającej się straży przedniej. Z nową porcją emocji, z wytrzeszczonymi oczami i zmuszając często swoje nogi do biegu przez pola, staram się wykonać najlepiej te nowe obowiązki. Po paru godzinach marszu kompania zatrzymuje się we wsi na dłuższy odpoczynek marszowy. Nasz pluton wystawia za wsią ubezpieczenia. Po dobrej godzinie kolumna ustawia się do dalszego marszu. Ubezpieczenia nasze zostają ściągnięte do wsi, gdzie od kolegów dowiadujemy się, że w międzyczasie kompania dostała jakiś posiłek, co odpowiadałoby obiadowi. Oczywiście o nas, będących na służbie, zapomniano i nic nam nie zostawiono. Z racji ujawnienia tego drobiazgu nastąpiło chwilowe nieporozumienie między szarżami. Niezrażeni tym pierwszym niepowodzeniem na wojnie, maszerujemy dalej. Dla odmiany idę teraz w straży przedniej, po szosie. Na patrole boczne poszła inna sekcja naszego plutonu. Posuwając się naprzód, ciągle niestety bez nawiązania kontaktu z nieprzyjacielem, pod wieczór wkraczamy do miasteczka Słomniki. Nazwa ta przypomniała mi nieprzyjemne chwile sprzed 2 lat, gdy tą drogą, tylko w kierunku przeciwnym, to jest na Kraków, wędrowałem samotnie, zmuszony unikać zbyt czułej opieki rosyjskiej żandarmerii. Dzień dzisiejszy był łaskaw dla mnie, bo miałem teraz sposobność uzewnętrznienia mych szczerych uczuć dla caratu. Mianowicie po wkroczeniu kompanii do miasta, sekcja nasza otrzymała rozkaz asystowania czynnościom komisarza rządu narodowego na miasto Słomniki, którym to komisarzem był, jeśli mnie pamięć nie myli, obywatel dr Bobrowski. Z owym obywatelem na czele udaliśmy się do magistratu, gdzie komisarz ogłosił objęcie władzy nad miastem wobec wylęknionego burmistrza i kilku przedstawicieli urzędu. Po tym przemówieniu komisarza nastąpiło zdjęcie bagnetami przez nas portretów cara, orłów, napisów rosyjskich i innych oznak obcego panowania, które to rekwizyty legły na stosie rupieci. Asystując dalej obywatelowi komisarzowi, dopomagaliśmy mu jeszcze w spełnianiu jakichś funkcji władzy cywilnej, by wreszcie, gdy mrok już zapadł, wrócić do kompanii. Na noc służbę ubezpieczeń za miastem poszedł pełnić pluton drugi. Nasz pluton otrzymał nocleg w jakiejś szopie ze sceną. Była to zapewne remiza straży ogniowej. Dla mnie miejsce nocnego odpoczynku wypadło akurat na brzegu owej scenki. W związku z okolicznością, iż poprzednią naszą kwaterą, na której od tygodnia szykowaliśmy się do wojny, był teatrzyk w Krakowie Oleandry, ktoś podejrzliwy mógłby dopatrzeć się w tem jakiegoś teatralnego pecha. Ale ja wówczas na pewno nie analizowałem sytuacji, tylko natychmiast zasnąłem.
Tak przeżyłem mój pierwszy dzień na wojnie. Pełen emocji wewnętrznych, ale zakończony zupełnie niegroźnie, bo nieprzyjaciela niestety nie zdołaliśmy dopędzić. Po zakończeniu wojny w 1921 roku przeszedł do rezerwy jako podporucznik kawalerii ze starszeństwem. Stefan Wolski obejmował stanowisko urzędnika administracji rządowej i samorządowej. W Warszawie był urzędnikiem komisariatu rządu od 11 listopada 1926 roku został przeniesiony do starostwa w Grodnie. 8 czerwca 1927 roku został kierownikiem starostwa w Sokółce. 18 listopada 1928 roku został wybrany nowy zarząd obwodu strzeleckiego w Sokółce, którego prezesem został Stefan Wolski, autor wielu artykułów w czasopiśmie Strzelec. 16 lipca 1929 roku Stefan Wolski został starostą powiatowym w Sokółce. Od 1933 roku pracował jako starosta w Kałuszu koło Stanisławowa. Do wybuchu wojny był starostą w Nadwórnej koło Stanisławowa. Się przed wojną w okolicach Nadwórnej i cały okres okupacji spędziłem w Nadwórnej po wojnie w 1945 roku w ramach
przesiedlenia. Przejechałem do Ząbkowic Śląskich, przez Ząbkowice Śląskie Wrocław, do Radomia i tutaj w Radomiu już mieszkam. Pamiętam z okresu pobytu w Nadwórnej, kiedy miałem lat 10-11, pamiętam, że wśród wielu nazwisk również pamiętam nazwisko pana Wolskiego, który był starostą w Nadwórnej przed wojną, jak również jednym z inicjatorów założenia gimnazjum w Nadwórnej. To gimnazjum powstało w latach 30., trwało do 1939 roku. Potem mieściła się tam restauracja. Mam tutaj takie odręcznie narysowane plany Nadwórnej. Na jednym z tych planów, bardziej szczegółowym, jest pokazane miejsce, gdzie mieszkałem, to znaczy przy ulicy Zwirki i Wigury. To jest konkretnie o to miejsce tutaj. Ta ulica Zwirki i Wigury wyprowadzała z Nadwórnej w kierunku Karpat. Na drugim planie, który jest, obejmuje centrum Nadwórnej, jest umiejscowiony przy ulicy Fetkowicza i Sobieskiego, mniej więcej na styku tych dwóch ulic, jest zaznaczone prostokątem posiadłość pana Wolskiego. I tutaj jest taki napis: Wolski, w cudzysłowie, z siostrami. Moim zdaniem należy to w ten sposób interpretować, że to on był stanu wolnego, że nie był żonaty, tylko w stanie wolnym był. O panu Wolskim to dowiedziałem się z książki profesora Niciei. On wydał taki cykl, już chyba teraz 14 albo 15 tom się okazał, pod tytułem Wschodnia... Atlantyda. Tak, Atlantyda Wschodnia. I w piątym tomie opisuje Nadwórnę. No, dzięki moim mniej więcej informacjom, jakie mu przysłałem. I tam właśnie dwukrotnie w tej książce występuje nazwisko pana Wolskiego jako starosty i jako tego inicjatora powstania gimnazjum. Najprawdopodobniej należy tak sądzić, że no to była postać jakaś wyróżniająca się, zasłużona, a więc nie bardzo na rękę ówczesnym władzom sowieckim. I najprawdopodobniej w ramach pierwszej wywózki na Sybir, jaka miała miejsce w lutym 1940 roku, pan Wolski mógł być wywieziony na Sybir. 6 sierpnia 1921 roku wódz naczelny Józef Piłsudski nadał Stefanowi Wolskiemu odznakę pierwszej kompanii kadrowej. Pan prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w dniu 7 listopada 1929 roku nadał po raz pierwszy Złoty Krzyż Zasługi działaczom i popularyzatorom przysposobienia wojskowego oraz kultury fizycznej i sportu. Odznaczenia te otrzymali m.in. Stefan Wolski, kierownik starostwa w Sokółce. Stefan Wolski w 1929 roku został także odznaczany odznaką pamiątkową więźniów ideowych. Stefan Wolski,
jako starosta powiatowy w Sokółce w dniu 14 kwietnia 1931 roku został odznaczony Krzyżem Niepodległości, co ogłoszono w Monitorze Polskim. Nieomal każde pokolenie wydaje z siebie mniej lub więcej liczny zastęp bojowników, którzy pragnąc odkupić błędy swoje i błędy ojców, winy czasów teraźniejszych i czasów przeszłych, poprzez ofiarne zmagania się, walkę i osobiste męczeństwo, wskazują narodowi drogę wiodącą do jego wyzwolenia. Bo choć świat cały zwątpił, oni wierzyli i wytrwali w służbie idei. A każda idea, jeśli jest wielką i sprawiedliwą, zwyciężyć musi. Rozchodzić się tylko może o czas, wcześniej czy później. O tym muszą pamiętać współczesne i przyszłe pokolenia polskie. A przede wszystkim młodzież, której przeznaczeniem jest wiarą swą i zapałem cuda tworzy. Stefan Wolski, 4 sierpnia 1921 rok, czasopismo Strzelec. Idea zwyciężyła.